Niech żyje bal, jadą wozy kolorowe czy Małgośka. To tylko niektóre spośród 500 piosenek, które ma w swoim dorobku Maryla Rodowicz, artystka słynąca z niebanalnych strojów. W naszym studiu Jarosław Panek, Grand Luxury Outlet. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Bo właśnie Maryli Rodowicz i jej strojom poświęcimy ten, można powiedzieć, już świąteczny program. Zacznijmy od tego, co cię urzeka w tych strojach. Co mnie urzeka w strojach Maryli Rodowicz? Och, bardzo wiele rzeczy. Przede wszystkim urzeka mnie to, że Maryla ma dystans i że tą modą się bawi. Ja bym chciał, żeby inni artyści w Polsce, bo tacy oczywiście są, ale chciałbym, żeby oni tak bawili się modą, tak bawili się sceną, tak bawili się swoim wizerunkiem, jak robi to Maryla Rodowicz, która właściwie przyzwyczaiła nas do tego, i to dobrze moim zdaniem, że my oczekujemy każdego występu, gdziekolwiek ta Maryla się pojawi, i nie tylko występu, jak ona zaśpiewa, bo najczęściej to my wiemy, co ona zaśpiewa, bo znamy właściwie wszyscy jej repertuar, ale zawsze się zastanawiam, jak ona będzie wyglądać. I no właśnie, ona bo strój jest dopełnieniem tej piosenki. Bardzo często w jej tak przypadku. Bardzo często w jej przypadku tak jest, tak było z kolorowymi jarmarkami. Pamiętamy taką piosenkę Szparka Sekretarka, gdzie ona rzeczywiście była takim wampem, taką właśnie szparką sekretarką. Jadą taką wozy kolorowe. Oczywiście. Wystąpiła boso. Wystąpiła boso, prawda, więc no absolutnie Maryla Rodowicz jest modowym zjawiskiem, jest osobą, która kreowała modę. Dla całych pokoleń Polaków ta moda była kreowana w jakiś sposób przez Maryla Rodowicz, ona dyktowała pewne trendy. Dziś jest osobą, która no może nie dyktuje pewnych trendów, ale absolutnie pokazuje zabawę, humor, dystans i też wielkie znawstwo mody, bo nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, jak Maryla Rodowicz się ubiera na scenie, jak ubiera się prywatnie, jak wiele temu czasu poświęca i jakim wybitnym ekspertem jest. No, wystarczy chociażby wejść na Instagram Maryli Rodowicz i popatrzeć sobie na jej zdjęcia z prywatnego życia. Maryla bardzo często tam pozuje, pokazuje się w ubraniach, które dosyć łatwo rozpoznać, bo tak naprawdę są dwie Maryle. Jest Maryla sceniczna i Maryla, powiedzmy, może nie prywatna, bo ta druga też jest Marylą trochę publiczną, bo jest fotografowana, pokazywana, ale jest to Maryla, która nie występuje na taka scenie. Taka cywilna, jest można to Maryla, powiedzieć. Dokładnie, jest to Maryla cywilna, jest to Maryla albo na zdjęciach prywatnych w domu na Instagramie, albo Maryla przyłapywana przez paparazzi przed wejściem do studia telewizyjnego. Maryla na galach, na których jest gościem, a nie śpiewa. Więc są takie dwie Maryle, zupełnie inne. Obie są szalenie interesujące i właściwie to nawet nie wiem, które jest bardziej interesujące, ale myślę, że zacząłbym jednak od tej Maryli scenicznej, bo Maryla ta cywilna to jest tak naprawdę znak czasów bardzo współczesnych, bo właściwie dzisiaj wszyscy artyści stali się trochę cywilni. My ich widujemy w różnych prywatnych sytuacjach, bo mają swoje Facebooki, Instagramy, prawda, więc oni pokazują też jakby i drugie życie, to codzienne. Natomiast kiedyś tego nie widzieliśmy w PRL-u na przykład, widzieliśmy tylko artystów na scenie najczęściej, no ale już wtedy Maryla na scenie była zjawiskiem. Już wtedy znała różnych polskich, i wtedy jeszcze bardzo często nawet nie nazywano projektantami, którzy byli projektantami, dziś byśmy ich nazywali stylistami, ale wtedy takich nazw tych zawodów nie było, ale byli to ludzie, którzy pracowali z Marylą, którzy pracowali nad jej wizerunkiem scenicznym, projektowali dla niej ubrania i czasami to nawet nie do końca byli projektanci, nie byli to ludzie, którzy na co dzień zajmowali się tylko tym, bo na przykład słynny festiwal w Sopocie i słynna Małgośka i słynna bananowa spódnica to nie kto inny jak Rafał Olbiński. To nasz kielczanie Rafał Olbiński zaprojektował tę słynną spódnicę bananową z napisem Małgośka. Tak, a za chwilę już cała Polska nosiła spódnice bananowe. Oczywiście. Ja również. No właśnie. I jak gdyby wszyscy specjaliści od mody, od historii polskiej mody mówią, że to Maryla Rodowicz wywołała tę modę na spódnice bananowe, chociaż tak naprawdę pierwszą osobą, która zaprojektowała takie spódnice w Polsce, była Barbara Hof, która postanowiła pokazać takie spódnice, że to jest fajny pomysł. Poprosiła nawet Marylę Rodowicz, żeby taką spódnicę założyła, ale nie była to akurat spódnica Barbary Hof, tylko właśnie Rafała Olbińskiego, czyli nie projektanta mody. I to mi się też podoba u Maryli, że ona widziała u wielu artystów potencjał do tego, żeby tworzyć jej wizerunek osób, które nie były krawcami, nie były stylistami, nie były projektantami mody, tylko no właśnie grafikami, plakacistami, artystami, plastykami. I nagle kogoś takiego prosi Maryla Rodowicz, żeby zaprojektował jej tę słynną spódnicę. Pewnie wśród naszych słuchaczy jest młode pokolenie, które nie ma pojęcia, co to jest spódnica bananowa. Tak, długa spódnica do ziemi, zszywana z wielu kawałków. Te kliny były ukośne. Ukośne były kliny i to
rzeczywiście dawało takie wrażenie trochę, no prawie, że kształtu banana przez te kliny. Że, i kolory kontrastowe. Więc to był taki specyficzny rodzaj spódnicy, która była bardzo wtedy popularna. Zresztą bardzo wdzięczna uważam, że to świetnie się w tych spódnicach wyglądało. Może kiedyś ta moda wróci, ale to właśnie Maryla Odowicz była tą, która sprawiła, że cała Polska oszalała na punkcie tych spódnic. No i nasz Rafał Olbiński, artysta stąd, który okazało się, również przyczynił się do sukcesu Małgośki. I po takie gwiazdy, nie do końca mody, ale gwiazdy właśnie no, projektowania, gwiazdy sztuk plastycznych, Maryla sięgała współpracując nad swoim wizerunkiem, więc to nie tylko byli świetni tekściarze, świetni kompozytorzy, jak chociażby Katarzyna Gertner, która też przecież mieszka w naszym regionie, ale także właśnie twórcy jej wizerunku i to zawsze ceniłem w Maryli, że ona zawsze chciała współpracować z najlepszymi. Ona im się odwdzięczała, bo na przykład bardzo często Maryla Rodowicz była modelką dla Barbary Hof. Razem z Danielem Rubryskim często pozowali do zdjęć. Barbara Hof prosiła ich o to właśnie, więc jak gdyby w jakiś sposób się też odwdzięczała temu swojemu zespołowi, z którym pracowała i udzielała swojego wizerunku. Spódnica Małgośki oczywiście przeszła do historii. Co więcej, w serialu o Osieckiej, który widzieliśmy niedawno na ekranach Telewizji Polskiej, odtworzono tę spódnicę pieczołowicie. To nie był oryginał, odtworzono. Aktorka, która grała, Maryla Rodowicz, mówi, że bardzo chciała, ale nie dostała tę spódnicę dla siebie, na pamiątkę po produkcji, bo tak się jej podobała znowu, że był to pomysł absolutnie genialny i żałowała, że nie może takiej spódnicy dostać i zastanawiała się, czy sobie takiej nie uczyć, bo powiedziała, że świetnie wygląda na planie i właściwie mogłaby w takiej spódnicy chodzić. Więc taka była Maryla Rodowicz na scenie wtedy, ale tak jak mówiliśmy, troszeczkę zawsze ona starała się ten swój wizerunek łączyć z tym, co śpiewa. Więc jeśli śpiewała, a miała taki czas, że Maryla była trochę country, bo był taki moment, bywała też taka country. Miała kurtki z frędzlami, miała jakieś tam skórzane płaszcze, miała kapelusze kowbojskie, więc gdy śpiewała trochę country, była country. Gdy była taka trochę ludowa, była ludowa, prawda? Gdy pojawiła się moda na boho, takie trochę dzieci kwiaty, prawda, z przepaskami na głowach, Maryla oczywiście miała tę przepaskę na głowie i wtedy była taka właśnie boho, takie dziecko kwiat, takie lata 60. Więc ona... Ta przepaska to jej towarzyszyła bardzo długo, była znakiem rozpoznawczym. Jeszcze w czasach studenckich to też miała już tę opaskę. Zdecydowanie. To był taki przez moment znak rozpoznawczy, prawda? Tak. Ona jeszcze nawet z tego, co pamiętam, w tym teledysku, kiedy śpiewała też Parkę Sekretarkę, również miała tę przepaskę, więc to się często pojawiało. Natomiast ona rzeczywiście zmieniała swoje style i kiedy piosenka coś mówiła, a jej teksty zawsze mówiły, bo to były mądre teksty Agnieszki świetnych Osieckiej poetów, głównie, prawda? Dokładnie. Czy nawet jak to były te kolorowe jarmarki, to ona była tym takim trochę jarmarcznym, takim sprzedawcą obwoźnym różnych rzeczy, które na tych jarmarkach się pojawia, więc absolutnie pilnowała... Elementem straganu. Zdecydowanie tak, myślę, to po prostu był elementem straganu. I ona fantastycznie potrafiła łączyć to wszystko, więc jej występy były kompletne, były pełne, były, one się uzasadniały i ta moda w jej przypadku, ta moda sceniczna i wizerunek sceniczny czemuś służył. To w niej zostało, bo właściwie można powiedzieć, że kiedy rozpoczęła nam się wolna Polska i kiedy rozpoczęło się no, zdobywanie rynku muzycznego trochę przez Marylę na nowo, z innym wizerunkiem, to Maryla się tylko rozwinęła. Okazało się, że kiedy ma jeszcze więcej możliwości, kiedy wreszcie można coś kupić, bo pamiętajmy, jakie to były lata PRL-u, kiedy szukało się właśnie krawcowych, znajomych, szukało się farbowało po bazarach, się tetry. Farbowało się tetrę, to naprawdę było wyzwanie. Wtedy załatwić sobie strój na scenę, bo to było przez znajomych z paczki z Ameryki, no to nie było takie proste wtedy. No ona jeździła jeszcze po tych krajach socjalistycznych. Miała większe możliwości. Miała zdecydowanie większe możliwości. Mogła sobie kupić no, NRD na przykład. Słynna moda na NRD, dokładnie. Ale tak było rzeczywiście, ale mimo wszystko to nie było łatwe. Natomiast no, później było to o wiele łatwiejsze i Maryla rozwinęła skrzydła. Ja się bardzo cieszę, że ona doczekała tych czasów, kiedy mogę rozwinąć skrzydła, bo to jak później mogliśmy oglądać Marylę, jak ona się później zmieniała i to, co ona robiła i robi dziś na scenie pod względem wizerunku, mnie absolutnie zachwyca. Ja pamiętam zresztą, kiedy współorganizowałem w Amfiteatrze na Kadzielni koncert Sabat Czarownic i dowiedzieliśmy się, że Maryla przyjedzie ze specjalnym strojem, że Malwina Wędzikowska projektuje specjalny strój, to będą wielkie rogi kozła na głowie, bo ona, skoro jest to Sabat Czarownic, to chce się dostosować właśnie do Sabatu Czarownic. Te rogi kozła nie były przypadkiem. Jest taki obraz Francisco Goi, Sabat Czarownic i ona rzeczywiście inspirowała na tym obrazie
razem poprosiła Malwinę Wędzikowską, jedną z jej współczesnych stylistek, żeby takie coś przygotowała. To była wielka, potężna konstrukcja na głowie z rogami, z pajęczyną. Nie wiem, z czego były zrobione te pajęczyny, ale wyglądało tak, jakby rzeczywiście ta pajęczyna się zaplątała w te rogi. Tam jeszcze zaplątały się jakieś nietoperze w tej pajęczynie, jakieś ptaki. To była niezwykła konstrukcja, która podobno kosztowała 50 tysięcy złotych. Ja zapytałem Malwinę Wędzikowskiej na koncercie, czy to prawda, że kosztowała 50. Malwina nie chciała mi tego odpowiedzieć, ale mówi, no zostawiam wam to w domyśle, więc sądzę, że istotnie to tyle kosztowało, ale to przeszło do historii. Do dzisiaj te rogi kozła i to nakrycie głowy z Kielc, można to znaleźć na wielu zdjęciach, na wiele serwisów internetowych gdzieś publikuje ciągle te zdjęcia i to jest uważane za jeden z takich strój, który przeszedł do historii. Nikt nie mówi, że to było piękne, to trochę nie o to chodziło, prawda? Ale to było coś, co zwróciło uwagę. Nawiązanie do charakteru absolutnie, wieczoru. Absolutnie, zdecydowanie. I to było naprawdę wyzwanie. Sama Maryla mi opowiadała, że do tego zatrudniła dwie panie z Teatru Wielkiego w Warszawie. Była jakaś wybitna perukarka też z Teatru Wielkiego. Były dwie Krawcowe, była Malwina, była ona sama. Więc tam 7-8 osób tworzyło to nakrycie głowy, w którym Maryla wyszła w Kielcach. Więc no, można powiedzieć, że kadzielnia miała szczęście do jednego z takich strojów, które przechodzą do historii. Ale takich strojów potem było bardzo dużo, bo słynna goła baba Maryla Rodowicz w 2013 roku wystąpiła... Wszyscy chcą kochać. Wszyscy chcą kochać. Nie tylko to, bo tam potem zaśpiewała kilka piosenek, ale między innymi zaśpiewała również to na tym Sylwestrze. I oto nagle widzimy Marylę. Ja oglądałem tego Sylwestra i pierwsze moje wrażenie się, matko jedyna, Maryla jest naga, ale okazało się, że to był taki strój po prostu. Rzeczywiście trochę zresztą przesadzony, trochę, który specjalnie celowo dodawał jej kilogramów. Bluzka, to był, która pokazywała biust. Tak, był nadrukowany biust. Właściwie wyglądało, że Maryla rzeczywiście po prostu jest tylko w jakichś tam skromnych majteczkach. Wielki biust, wielkie nogi, co oczywiście wszystko było sztuczne, wszystko było tam namalowane. Przeskalowane oczywiście. No i do tego niebieskie pióra, więc to trochę była taka samba. No to właśnie cała kwintesencja Maryli Rodowicz, znowu wybitna polska stylistka i projektantka Ania Zeman, która pracowała nad tym strojem i od początku było wiadomo, że to ma być żart, to ma być pastisz. Ja myślę, że największym problemem ludzi, którzy czasami nie tolerują, bo są tacy, którzy wręcz nie tolerują strojów Maryli. Fala krytyki przeszła i absolutnie. Tak, były protesty, oczywiście. Tak. Natomiast myślę, że problem jest to, że po prostu nie wszyscy sobie zdają sprawę, że Maryla to jest żart. To jest od początku pewna konwencja. Od początku ma się tym bawić, nie podchodzi do tego poważnie i ona nie zakłada, że ona ma być na tym koncercie piękna, bo wtedy by założyła coś innego. To ma być zabawa, to ma być coś innego, więc myślę, że po prostu trzeba mieć takie samo poczucie humoru, jak ma Maryla, żeby takie rzeczy zrozumieć i żeby wiedzieć, że no to jest pewna taka konwencja. Mnie raz nie podobał się strój Maryli Rodowicz-Straniczny. To był akurat koncert na Stadionie Narodowym z okazji stulecia odzyskania niepodległości 2018 rok i Maryla Rodowicz śpiewa tam bodajże chyba Małgośkę, ale występuje w peruce ze słomek takich do picia napojów i ta peruka mi się akurat bardzo podobała, ale ma do tego wielką, ogromną sukienkę przepasaną gigantyczną kokardą, która tę Marylę dramatycznie skróciła, pogrubiła. Wydawało mi się, że na taką okazję jest to niestosowne, bo też nawet nie było konwencją Małgośki, bo gdyby nawet wystąpiła znowu w tej spódnicy bananowej, to pokazałaby wówczas, że oto bardzo, historia polska to jest tak, że to jest historia tamtego czasu, tak. Prawda? A ten strój ani nie nawiązywał do tych czasów, ani do niczego i był taką trochę zabawką, wyglądała trochę jak Lego Duplo, taki wielki klocek dla dzieci, prawda? I to mi się po prostu nie podobało i Maryla ma pewien taki moim zdaniem problem, że ona bardzo często, znaczy my postrzegamy Marylę jako osobę bardzo puszystą i wielką. A to tak trochę nie jest. To jest trochę kwestia jej strojów, które ona zakłada na scenę, bo ona bardzo często lubi takie rzeczy pikowane, puchowe, jakieś puchowe kurtki ze skrzydłami motyla, prawda? Ale ona się tym nie przejmuje. Ona się tym nie przejmuje, bo wystarczy, kiedy ktoś zobaczy Marylę Rodowicz taką po prostu w garderobie, jak przyjeżdża, wysiada z samochodu, ja ją taką wielokrotnie widziałem, to jej na scenie jest 3 razy tyle. I to niestety robią stroje, bo Maryla nie jest osobą wysoką, więc no, te proporcje na sobie trochę na scenie zaburza. Ona się tym nie przejmuje i po prostu wygląda ciekawie. Mówiliśmy o Maryli na scenie, tak. Ale jeszcze ta Maryla cywilna, jak powiedziałaś. Bardzo się to określenie podoba. I Maryla cywilna potrafi też zaszokować publiczność. Maryla cywilna przede wszystkim kocha modę. Maryla kiedyś powiedziała w jednym z wywiadów, że jej jedyne niespełnione marzenie, i liczy, że to marzenie się jeszcze kiedyś spełni, to jest otwarcie butiku z modą, w którym będą jej projekty. Chciałbym tego doczekać, bo myślę, że projekty Maryli Rodowicz byłyby szalenie ciekawe, chociaż ona się zarzeka, że byłyby bardzo sympatyczne, bardzo takie donoszenia i nie byłoby tam specjalnie wiele ekstrawagancji, byłoby sporo poczucia humoru, ale to by
projekty, no takie dla ludzi. Może by i takie były. Myślę, że bardziej na konkurs of fashion. Mnie się też tak wydaje. Nie bardzo wierzę tej Maryli, że ona byłaby spokojna w tej swojej modzie, ale nie ukrywam, że nie mogę się doczekać. Może się doczekamy tego, że ta Maryla ten butik otworzy. Natomiast sama uwielbia modę, uwielbia projektantów, tych najlepszych światowych, uwielbia zakupy za granicą. Kiedyś przyłapano w 2016 roku Maryla Rodowicz na zakupach w Londynie. Paparazzi ją tam przyłapali. Miała na sobie płaszcz Toma Forda za 21 tysięcy. Miała buty za 3 tysiące, szalik za 3 tysiące i torebkę Ralpha Laurena, którą natychmiast wszyscy sprawdzili, co to za model. Okazało się, że to jest ulubiony model Maryli Rodowicz i ta torebka kosztowała wtedy w przeliczeniu po tamtym kursie prawie 80 tysięcy złotych. Więc Maryla nie oszczędza na ubranie. Ona wręcz szasta pieniędzmi. Ona wtedy przyznała się Pudelkowi, że wróciła z tego Londynu i powiedziała, że zobaczyła swoje konto, ile wydała w tym Londynie, że to było bardzo przygnębiające, ale powiedziała, woli ciężko pracować, koncertować i cieszyć się modą i wydawać te pieniądze, niż po prostu trzymać te pieniądze na koncie. Więc ona ma gest, potrafi zaszaleć i wielokrotnie przyłapywano ją na takich drogich ekstrawagancjach. Kiedyś w roku 2014 podczas takiej gali, Róże Gali notabene, czyli chodzi o czasopismo, prawda, gala, Maryla wystąpiła w sukience Dolce Gabbany za 8 tysięcy. Całkiem niedawno pokazała się na Instagramie też w sukience Dolce Gabbany, która kosztowała no prawie 20 tysięcy złotych. Maryla uwielbia takie właśnie marki trochę ekscentryczne, takie przesadzone, takie trochę w stylu tej spódnicy Małgośki z napisami, drukowane, z printami, więc siłą rzeczy często sięga po Moschino, które jest taką marką szaloną, która wykorzystuje grafiki, komiksy, prawda, myszkę Miki, logo McDonalda, więc Maryla takie rzeczy uwielbia i ubrania Moschino posiada. Kiedyś widziałem na jej Instagramie, założyła taką bluzę Moschino, która sprawdziłem, ile kosztuje w internecie, no 2000 zł, prosta bluza w logotypy Moschino, więc takie rzeczy, takie zwariowane uwielbia. Kilka lat temu Dom Mody Dolce Gabbany wypuścił jako biżuterię korony. Był taki moment, że mieli kilka koron w swojej kolekcji i oczywiście Maryla Rodowicz kupiła sobie taką koronę i wystąpiła w tej koronie. I wiele osób jej miało za złe i krytykowało, że Maryla Rodowicz zwariowała, bo sobie gdzieś zamówiła koronę, a to nie było tak. To po prostu był element biżuteryjny, który był do kupienia na stronach panów Dolce i Gabbana, więc absolutnie nie był to coś specjalnego, tylko po prostu takie korony były sprzedawane, więc ona natychmiast taką koronę musiała mieć i w tej koronie się sfotografować. Ale to jest jedna odsłona Maryli Rodowicz, bo ona też potrafi być bardziej klasyczna. Zwłaszcza jesienią, zimą, wtedy Maryla ubiera się nieco skromniej. Zamiast Versace, zamiast Dolce Gabbana, zamiast Moschino, sięga po Barbery. Uwielbia kraty Barbery, uwielbia dobre tkaniny, uwielbia kaszmiry, uwielbia świetne wełny, wełny z merynosów. Więc Maryla też potrafi być taka bardzo klasyczna, bardzo stonowana, bardzo spokojna. Widziałem też taką Marylę i wtedy, kiedy ubiera poncho z Barbery za 5 tysięcy i do tego szalik jeszcze za 2 tysiące, też w tę słynną kratę. Wygląda bardzo rasowo, wygląda bardzo dobrze. Maryla też lubi ekscentryczne markowe okulary, uwielbia Pradę, uwielbia Louis Vuittona, uwielbia przeskalowane oprawki, żeby były grube, duże, żeby coś tam się działo, żeby zwracały uwagę, ale ona to potrafi doskonale dobrać. Maryla tak na temat dwie osobowości. To jest osobowość kobiety, która bardzo dobrze zna się na modzie i potrafi być szalenie elegancka, tylko rzadko ją taką widujemy. I Maryla, która trochę spełnia oczekiwania swoich widzów, oczekujących ekstrawagancji, zabawy. A ja myślę, że ona taka jest w środku. Myślę, że wewnętrznie też taka że ona jest. Po prostu że to są dwie być może lubi, osobowości. Tak. Tak. Może to jest trochę tak, że czasem musi być taka, czasem taka, bo dopiero razem mamy pełny wizerunek Maryli. Ja wciąż liczę na to, że ten butik Maryli powstanie, że zobaczymy jej projekty, bo bardzo wiele rzeczy, o czym mało kto wie, z tych, które widzimy na scenie, Maryla projektuje sama. Tu się realizuje i ona się kiedyś przyznała, że ma dwie garderoby w domu. Jedną ma 30-metrową, drugą 70. W tej 70 są stroje sceniczne. Każdy z tych strojów założyła tylko raz i powiedziała kiedyś, że prawie 80% tych strojów scenicznych to są stroje jej projektu. Też się dowiedziałam, że ona ma te stroje sprzed lat nawet. Ona po prostu się ich nie pozbywa. Dlatego ta garderoba jest taka wielka. I ja myślę, że samo to jest wielką wartością, że wielkim majątkiem Maryli jest ta garderoba. Garderoba. Bo to jest kawał historii polskiej muzyki, to jest kawał historii polskiej mody. To jest coś, co gdyby taka kolekcja kiedyś dostała się w ręce być może jakiegoś muzeum mody, albo jakiejś uczelni typu chociażby w Łodzi, to tam wiele osób by się doktoryzowało na strojach Maryli i powstanie jeszcze wiele prac naukowych. Ta druga garderoba? A druga garderoba to garderoba przydomowa, taka zupełnie przy sypialni, 30-metrowa, gdzie Maryla właśnie ma wszystkie bagatela, te stroje. Bagatela, 30 metrów. 30 metrów, mała kawalerka właściwie, prawda? Tak. I tam trzyma te stroje codzienne, te szale Barbery, te poncza Barbery, te bluzy z Moskwy,
włoski, no te korony, te sukienki od Dolce & Gabbana, więc to wszystko trzyma tam i w tym chodzi na co dzień. Także no pozazdrościć takich dwóch garderób, 100 metrów łącznie, tylko na dwie garderoby. Wspaniała kolekcja strojów scenicznych, która na pewno przejdzie do historii. Bardzo liczę, że ten butik otworzy i że pokaże nam swoje kolekcje, bo myślę, że ona jeszcze by zawojowała tym świat. O Maryli Rodowicz opowiadał Jarosław Panek, Grand Luxury Outlet. Zostały nam jeszcze życzenia świąteczne dla naszych słuchaczy. Życzę Państwu miłych, spokojnych, słonecznych, ciepłych i wiosennych świąt, żebyście wykopali się ze śniegu, gdyby się okazało, że ten śnieg jest i gdybyście chcieli iść na spacer. I żeby dyngus był mokry, a nie mroźny, bo wygląda na to, że może być takie święta. Ale też życzę takiej pogody ducha, takiej radości, przyjemności obcowania z rodziną, z bliskimi i zatrzymania się w tym codziennym biegu, bo wszyscy biegniemy i myślę, że chociaż niech przez te dwa dni będzie tak trochę inaczej, żebyśmy trochę odpoczęli, żebyśmy się nacieszyli sobą i nacieszyli życiem. I nacieszyli oczy kolorowymi pisankami. Dokładnie tak. Jarosław Panek, Grand Luxury Outlet, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo.